Moja hodowla zaczęła się w wieku 5-6 lat, ponieważ gołąbki miał tata, dziadek. Gołębie zawsze były u mnie w domu. Tata zawsze zabierał mnie w niedzielę na targ do Łomży. Jak oglądaliśmy tam gołąbki, zawsze coś się kupiło czy wymieniło. Były to na początku gołębie białe, z czego po jakichś 3 latach przerzuciliśmy się na gołębie pocztowe. Nigdy nie byliśmy zapisani do związku PZHGP, ale zawsze miałem to z tyłu głowy, że chciałbym należeć. Skończyłem szkołę, musiałem pójść do pracy i przeniosłem się do okolic Warszawy. W Warszawie 5 lat przepracowałem, po czym pobudowałem pierwszy mój gołębnik i trzeba było przynieść jakiś fajny gołąbków do lotu. Wtedy zapoznałem Grześka z Koniecznego, zadobyłem się super ptaków z linii Jelema. Grzesiek zapoznał mnie dalej z Michałem Trójczakiem. Uważam, że top hodowla. Wtedy to była linia Diamond Porsche, czyli Porsche 911. To, co zobaczyłem u Michała, co mi przedstawił, to byłem w szoku, że można być na tak wysokim poziomie. I zafascynowało mnie to. Przywiozłem od razu od niego 2 gołąbki. Były to gołębie z linii Porsche. Była to córka Diamond Porsche, a drugie to było coś z Werkamena. W tej chwili już nie pamiętam. No ale co dalej robiliśmy? Dalej myślałem o tych o gołębiach Porsche, z linii Porsche, ponieważ tak mi się spodobały. Byłem zafascynowany tymi gołębiami. Nie dawałem żyć tak naprawdę Michałowi, żeby mi pomógł, jak ruszyć z hodowlą, jak zacząć lotować. No i wtedy zapisałem się w roku 2021 do związku PZHGP, oddział Sochaczew 0435. No i się zaczęło na dobre. W 2022 roku spod skrzydła Michała Trójczaka zacząłem lotować te ptaki. Zacząłem lotować. Michał mi tutaj podpowiedział kilka rzeczy. Byliśmy cały czas w kontakcie. Skończyłem rok na 4. pozycji w oddziele. No, w pierwszym roku lotowania. W pierwszym roku lotowania, tak jest. Pozdrawiamy Michała Trójczaka oraz Grześka z Koniecznego. Top hodowle w Polsce. Myślę, że jak użyję słowa, że to są twoi mentorzy. Są to moi mentorzy, oczywiście. Michał Trójczak oraz Grzesiek z Konieczni są moimi mentorami tak naprawdę. I uważam, że zrobiłem najlepszy ruch, jaki mogłem zrobić. No, i wtedy, skończył się rok, byłem 4. w oddziele. Gołąbki zostały, zaczęliśmy lotować w 2023, czyli w tym roku, na gołębie roczne. Było tych gołębi 24, zaczynaliśmy, skończyliśmy 20, ale zrobiliśmy tylko 4 loty po to, żeby zaoszczędzić sobie ptaków na kolejny rok, żeby już były dwulatkami. Dalej sprowadzaliśmy gołębie od Michała, od Tomka Czapińskiego, super hodowla, pozdrawiamy serdecznie, też od Dominika. Tak jest. Dziękujemy za te gołąbki, które nam przekazali, bo jest naprawdę materiał do dzisiaj. Od nich wszystkich 4 naprawdę bardzo wysoko i na poziomie. I co mogę powiedzieć? Nie wszystkie gołąbki, ale 80-90% przekazało to dalej na dzieci. W tej chwili
W tym zakończyliśmy rok na młode, 2023 rok, i zrobiliśmy w oddziele ogromny szok. W kategorii A pierwsze miejsce, w kategorii GMP drugie miejsce, z całości pierwsze miejsce i z 50 pierwsze miejsce. W okręgu z kategorii A wyszliśmy na pozycję trzecią. W regionie jesteśmy na 22 pozycji, jest to drugi rok, z czego bardzo się cieszę. I jeszcze raz przypomnę, dziękuję tym chłopakom, którzy mi pomogli i na pewno będę dalej się u nich zasilał. A ja Cię, Karol, zapytam, bo Ty mówisz teraz o lotowaniu w oddziale, a ja Twoje nazwisko bardzo często spotykam na wspólnych gębnikach. I powiedz mi, jak w ogóle rozpoczęła się Twoja przygoda z wspólnego gębnika? Wspólne gębniki to już była inna sprawa. Tak mnie wciągnęły te wspólne gołębniki. Po prostu gołębie wygrywają najlepsze z najlepszych. Nikt nie daje słabych ptaków na WG. I jak to popatrzyłem, od razu się zapisałem na pierwsze WG, które się zapisałem, to było w tym roku. W tym roku. WG Rogowo, WG Krakus i WG Giewont. Właśnie, bo przeglądając wspólne gębniki, bardzo często Twoje nazwisko gdzieś tam się pojawiało. Tak jest, pojawiało się. Na Rogowie mieliśmy gołębia z finału 11, który mógł być tak samo pierwszym, jak i 18 gołębiem, ponieważ przyleciało na raz 18 gołębi. Lot był bardzo, to był szybki lot, ale 602 km z tego, co pamiętam. Później był lot ekstra finał, był jeszcze ten Super Cup, ten sam gołąb usiadł 28 z nocowaniem. To był dla mnie wyznacznik, że te gołębie od Michała, czy od tych chłopaków, czy od Tomka Czepińskiego są naprawdę dobre. To powiedz, Karol, a co spowodowało, że postanowić zapisać na wspólne gębniki? Skąd była taka decyzja? Co Cię zafascynowało? Zafascynowało mnie to, że to na wspólnych gębnikach rywalizują najlepsi hodowcy z najlepszymi ptakami. Nie ukrywam, że też nagrody są super. Jak w kolejnym roku na Giewoncie jest 500 000 do wygrania. To jest coś pięknego w Polsce. Nie. I nagrody nagrodami, tak naprawdę to interesują mnie gołębie z jedynkami. Nie interesują mnie gołębie poza trójką, jedynie, że są od fajnych hodowców, od dobrych hodowców i coś fajnego mają w rodowodzie wylatane. A obstawiasz jakieś wspólne gołębniki za granicami? Wspólne gołębniki również zacząłem w tym roku i obstawiłem aż 3. Dałem w tej chwili na Rimini do Włoch. Na Korabie Winter dałem też 5 sztuk i jeszcze 8 dałem na Carmelo Yupi, też do Hiszpanii. Zobaczymy, co to będzie, bo to są gołębie niesprawdzane. To były gołębie takie lotowane, które były w oddziele. No ale w tamtym roku już też zakupiliśmy gołąbki z Krakusa. Były to gołębie pierwszy z finału, pierwszy z Super Cupu. To wszystko z Krakusa, nie? W tamtym roku też kupiliśmy z Rogowa gołąbka drugiego z finału Tomka Czaplińskiego. Super gołąb, samiczka z Mustanga, z linii Mustanga. Kupiliśmy też z Kaszub pierwszego i drugiego. W tym roku zakupiliśmy super gołąbkę, uważam, z Rogowa pierwszego. Właśnie, tak teraz miałem Cię zapytać, czy przypadkiem Ty nie kupiłeś pierwszego gołębia na Rogowie? Tak jest, kupiłem pierwszego gołębia na Rogowie. Jest to samiczka piękna, mała, złożona, tak naprawdę jaskółeczka. Myślę, że będzie z niej pociecha i w tej chwili jest złożona do gołębnika, pierzeje. Zobaczymy, co dalej. W przyszłym roku będziemy na pewno te pierwsze asy łączyć i wypuszczać dalej. Ale kupiliśmy też wczoraj gołąbka, przedwczoraj, w niedzielę w sumie, pierwszego z Giewontu.
Dzisiaj właśnie dojechał, może na drugim filmie pokażemy, jak wygląda. Też jest samiczka piękna, ładnie złożona. No i mamy zamiar walczyć. Tak nas to wciągnęło, że nie wiem, nie umiemy przestać kupywać tych gołębi. Chcemy po prostu wygrywać, jak każdy. No, życzę wszystkim pierwszych miejsc, wygrają najlepsi. Mówię, w Krakusie w tym roku z pierwszego z finału połączyłem na gołąbka. Chyba kupiłem fajnego gołąbka. On był jakimś 80. gołębiem też z finału. To była, pierwszy to był samiec z finału, a te 80. była samiczka. I jak w tym roku pierwszy je połączyłem i wysłałem je z powrotem na Krakus. I już mamy sukces. Jest gołąbek 28 z finału. Jest 28 z finału. Również super usiadł, super kapu. Nie pamiętam który, ale coś w setce będzie. Kolejny z tego gołąbka pierwszego z Krakusa wysłaliśmy też na Giewont. Na Giewoncie też się obronił z pierwszego z Krakusa. Widzę, że to jest super linia. Od razu w pierwszej linii przekazują, a co będzie mowa, jak będę już miał po nich dzieci i z dzieci będziemy parzyć. Zobaczymy, co będzie dalej. Czekamy na aukcję. W ogóle jeszcze została nam aukcja WG Krakus. Gdzie będzie ona przedstawiana na Pipa, jak dobrze pamiętam, na Pipie. Zobaczymy, myślimy o pierwszym, czy wyjdzie, się okaże. Hodowcy, tu przedstawiam wam moją gwiazdę w gołębniku rozpłodowym. Jest to Golden Taycan, syn Golden Prince'a, połączony na pełną siostrę Boxster. Czyli pełną siostrę Porsche 911. Jest to piękny niebieski samczyk mazany o pięknej budowie oraz upierzeniu. Super. Z tego gołąbka już w tym roku drugi lotnik oddziału to jest syn Golden Taycana. Z tego gołąbka również można nie uwierzyć, ale na wspólnym gołębniku Krakus pełne dziecko tego gołąbka z lotu półfinału usiadło na 6. miejscu. Proszę zobaczyć. Oko, ziób, gołąbek jest w super kondycji. Jest ojcem 8 dzieci, umie w rozpłodzie. No i u dużo ludzi w Polsce. Uważam, że to jest u mnie jedynka perła w gołębniku i nie do wypuszczenia jak na tą chwilę za żadne pieniążki. Nie wiem, czy mówiłem Golden Taycan, dziecko tego gołąbka. Mówiłem już chyba, jest drugie w oddziele. Czyli nie tylko wspólne gołębniki, ale też loty oddziałowe, super lecą ptaki, wiadomo, trzeba zmieniać samiczki, nie z każdą samicą dobrze się sprawuje, ale też łączę na linię, na Porsche i te gołębie super dają sobie radę i jak widać po wynikach, zaczęliśmy z pierwszego lotu, mieliśmy 106 włożonych gołąbków w konkursie 96 w pierwszej setce około 80 gołębi. Jest to naprawdę szok, sam byłem w szoku, te gołębie siadały nie wiadomo z której strony, tak naprawdę jakby ktoś chciał zobaczyć, mamy tutaj kamery, każdy film z każdego przylotu, gołębie są naprawdę super, wychodzą z tej linii, oczywiście też z innych linii, bo mamy jeszcze linię Werkamena, linię mówię Jelema od Grześka z Koniecznego. No i jest linia też Werkamena, Elektro od Dominika, która naprawdę sprawuje się super. Od Michała Trójczaka są też, mamy syna Possibility'ego, łączony na pełną siostrę Jeffa. Mamy dwóch synów Infinity'ego. Myślę, że top czołówka w Polsce. Naprawdę te gołąbki mi pozwoliły osiągnąć sukces w oddziele,
w okręgu, nawet w okręgu jesteśmy na trzeciej pozycji. Nawet o tym nie myślałem, powiem tak, a jesteśmy. Super się spisało na SWG też Gołąbki. Walczymy dalej, już będziemy mieli w tym roku 24 gołębie dwulatki. Dwulatki będzie kilka sztuk, będzie również 80 sztuk gołębi rocznych. Wtedy będziemy się bawić. Nie myślę lecieć cały sezon, nie mam czasu. W tym roku mam małe córki, 4 latka i miesięczną. Myślę też nimi się opiekować, ale 4, maksymalnie 5 lotów zrobimy dla zabawy, żeby te gołąbki się obstarzało. I za 2 lata będziemy próbować wskoczyć w oddziele na pudło, jak zawsze. Hodowcy, jak widać, tutaj jest mój nowy gołębnik, który sam zaprojektowałem i jestem bardzo, bardzo z niego zadowolony. To jest nowa posesja, na której pobudowałem pierwszy gołębnik, później dopiero dom. Jest w trakcie budowy, gołębnik jest skończony, a dom jest w trakcie budowy. Chcę mieć wszystko pod okiem. Myślę, że to będzie też u mnie za kilka lat top hodowla na skalę Polski, może kiedyś i świata. Zapraszam Was do środka, pokażemy, jak wygląda środek własnego projektu. To ja Cię zapytam o pierwsze, co się rzuca w oczy, to duża wojlera przed gołębnikiem, a następnie gołębnik. Tak. W ogóle skąd czerpałeś inspiracje, pomysły na wykonanie gołębnika? Inspiracje troszkę czerpałem, widziałem te belki na zewnątrz wyrzucone u pana Bochęczaka. Dokładnie. I tak, tutaj belki, tutaj wloty ściągnąłem od pana Wiesława Kościelnego. Jak widać, jest tutaj super. Bardzo to się sprawdza, gołębie nie siadają na gołębnik z lotów, wchodzą od razu prosto w wylot. Mega, mi się to sprawdziło. Dziękuję jeszcze panu Wiesławowi Kościelnemu za pokazanie, obejrzenie gołębnika. Na pewno inspirowałem się jego też gołębnikiem. Tutaj wejdziemy do środka, zobaczymy, jak to wygląda, jak wyglądają ptaki. Zapraszamy. To jest gołębnik lotowy, nie ma tu rozpodu, bo rozpód jest dużo mniejszy i kiedyś tylko myślę postawić taki sam gołębnik rozpłodowy. Też tam będzie miał około 15 metrów jak ten. Wentylacja, myślę, że mega. Sam Łukasz potwierdzi, że tutaj jak w domu jest bardzo przyjemnie. Nic nie czuć gołębi. Tu są siodełka na gołębie młode. Tak jak widać, teraz gołąbki są już połączone, mają swobodę, pierzą się w trakcie pierzenia, jak widać, jeszcze nie sprzątane. To, co widać, mamy ruszta, na rusztach jest siatka, następnie trzask, tak, ściółka od pana Trzaski. Jeszcze nie mamy, że cele Hermesa. No, cele Hermesa, mega sprawa. Czystość łatwo zachować. No mówię, no to jest bardzo nam pomaga, ponieważ też prowadzę firmę i nie mam czasu, kiedy zajmować się, sprzątać te gołębniki. Chcecie, wierzcie, nie wierzcie, ten gołębnik w tym roku nie był ani razu sprzątany. W tamtym roku po gołębiach młodych był raz sprzątnięty w grudniu po pierzeniu i do tej pory nie był ani razu sprzątany. Zobaczcie, jak to wygląda. Zapraszam tutaj. Jak to jest? Mówiłeś, że projekt był twojego wykonania, ale wykonanie gołębnika? Wykonanie gołębnika wykonywał mi tutaj taki kolega z okolic Łochowa. Super, super naprawdę, jeszcze raz. Wykonanie jest mega. Jak widać, wszystko jest podocinane, wszystko jest spasowane. Nie mam w ogóle uwag do tego gołębnika i naprawdę zrobił mi taką robotę, że no, nie miałem nawet w domu takich fachowców, jak tutaj mi składali. Robił chłopak to około 2 miesięcy. Składali to we dwóch, ale
jest ok i nie żałuję tego. A powiedz, jeżeli chodzi o temat karmienia gołębi. Temat karmienia. Wzorowałeś, czy ktoś odpowiada, jeżeli chodzi o karmienie? Temat karmienia gołębi, oczywiście jest to Michał Trójczak. Okay. Michał Trójczak mi podpowiedział, jak polotować. Wiadomo, jesteśmy w kontakcie telefonicznym, też raz mnie tutaj odwiedził, czy dwa razy, zobaczył, popatrzył i po prostu temat karmienia, oczywiście nie sam, bo bym do tego nie doszedł tak szybko. Mówię, podpowiada mi po każdym locie, przed lotem też się zwaniamy. Michał jest naprawdę gościem, któremu zaufałem i w tej chwili nie żałuję, jak widać w oddziele wyniki w tym na 20 gołębi w oddziele, w pierwszych 16 jest naszych lotników ze wszystkich lotów. 16 lotników jest w pierwszej 20. Zapraszam tutaj, jak widać są to cele Hermesa, czysto, ładnie, bez sprzątania, wiadomo, kosztowały sporo, ale inaczej byśmy sobie nie poradzili, bo tak jak mówię, cały czas pracujemy, też prowadzimy firmy, działalność tam, tak to wygląda, gołąbki są tutaj zadowolone, uważam, że mają warunki rewelacyjne. Karmienie robię sam, oczywiście. Karmienie robię sam. Łapię gołąbki do wywozu też sam. Pierwsze kilometry, te krótsze do wywiezienia, te 5 razy woziłem sam. A już, jak mówię, tam wywożę do 70 km. Tutaj akurat jest to Kutno i już nie mam czasu, muszę rano chłopakom powydawać materiał do roboty, wywozi to pracownik i mówię, wywózki robi pracownik, pierwsze kilometry ja, na kolejne robił wywózki pracownik, wywózek zrobiliśmy około, nie wiem, od 12 do 15 wywózek na młode. Po prostu gołębie były zdrowe w tym roku, nie chorowały, w sumie miały raz adeno, ale to było przed lotami, z miesiąc przed lotami, nie było to ciężkie adeno, przeszły super. Też zaciemnialiśmy jakąś część gołębi w tym roku, nawet pokażę, jak to wygląda gdzieś tutaj. To są gołębie zaciemniane. Ten jest akurat na 6 lotku, ale już widziałem też gołąbki na 4 lotku. Uważam, że nie trzeba zaciemniać, trzeba dobrze trenować. Gołębie niezaciemniane też zrobiły mi super wynik i pierwszy lotnik oddziału i drugi są gołębiami niezaciemnianymi. Może też nie za bardzo dobrze te zaciemniane gołąbki poprowadziłem. Nie wiem, u mnie się nie sprawdziło i nie praktykuję tego w przyszłym roku. Jak widać, gołębie w tej chwili się pierzą. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku z gołębiami przyciemnionymi. Pierzeniową karmę w tej chwili stosuję MDM, dlatego że miałem różne karmy z najwyższej półki. Lotujemy na Bayersie, jest to mega karma, super karma. Widać było po gołąbkach, co robiły. A pierzeniowa jest MDM. Też mi się bardzo podoba. Jest czysta i gołębie, mówię, wyrzucają lotka, są naprawdę teraz bez piór, dużo gołębi jest. Super karma. A zapytam ci inaczej, ponieważ to ty byłeś jakby tym projektantem gołębika, zrobiłeś coś teraz inaczej? Czy bym coś zrobił inaczej? Korytarz ma 1,20 m, zrobiłbym 1,50 m sobie, żeby spod kolejnie wychodzić z klatkami. Inaczej więcej tutaj nic nie widzę i takie 1,20 m, myślę, że to jest bardzo szeroki korytarz, nie? Ale jak skrócimy tutaj gołąbką jeszcze te 30 cm, to one też będą spokojniejsze, nie będą takie szalone i nie zmieniłbym. No i moim zdaniem to naprawdę super był strzał z tym gołębnikiem.
gołąbki pokazały robot swoje ja, o tak powiem. I co tu pokażemy może? Produktów praktycznie nie używam. Są produkty, daję tam dwa razy w tygodniu. Jest to tam załóżmy w poniedziałek jakąś ochronę. Ochronę dajemy z Quick Winersa. Mogę pokazać. Tu jest tak, tu jest wzmocnienie, jak widać, to jest też napierzenie dajemy. Wzmocnienie 2, to podaję akurat razem. W środę lub w czwartek to podajemy. A pokażę jeszcze może ochronę czy co. Tu mam karmę, widzę, z MDM-u. To tak jest pierzeniowa? Tak, to jest pierzeniowa PP. Okay. Super karma, czyściutka. Też wiadomo, jest zawsze tańsza niż Bayersa, jakby ten, ta Bayersa była tańsza, to też by była pierzeniowa Bayersa prawdopodobnie, ale super, nie mogę narzekać, gołębie super pierzeją. Pokażę jeszcze może tak, może tak, ochronę z Quick Winersa, jest to coś podobne w stylu Probak 1000. Bardzo dobrze gołąbki ten nie chorowały, tak mówię, na tym, tylko to było ochrona w poniedziałek była. I ładowanie jeszcze jest do tego też raz w tygodniu, czy w piątek można podać, czy w czwartek wieczorem. Ładowanie też nie stosowałem co tydzień, czasem co drugi tydzień zastosowałem, zobaczyć jak to wygląda. Podpowiadał po prostu mi kolega, kiedy można to użyć i żebym spróbował, i nie zawiodły mnie też te produkty. Mamy Patagon. Tak, grid Patagon. Grid w czasie lotów nie był podawany. W tej chwili po lotach troszkę podałem, bo jak gołąbki miały też późne te młode, no to wiadomo, do wychowania potrzebny jest grid, jakieś tam minerały, tak? Hodowcy, teraz jesteśmy na pierwszych gołębnikach, które sam pobudowałem jakieś 3 lata temu, 4. Przeznaczyłem je teraz na gołębniki rozpłodowe. I co tu więcej powiedzieć? Czy to jest posesja, na której zaczynałeś swoją historię z gołębiami? Tak, to jest posesja, ta posesja, co stoimy, to na tej posesji zaczynałem. Teraz pobudowaliśmy nowy budynek na drugiej posesji, gdzie też jest cały reportaż nagrany. Zapraszam do obejrzenia może gołębi, zaprezentuję kilka gołębi za chwilę rozpłodowych, z gołębi rozpłodowych do oddziału, gołębi rozpłodowych na WG również. Teraz hodowcy, powiem wam troszeczkę o wynikach, pokażę jak to wygląda, oczywiście na wyniki gołębi młodych, ponieważ na starych, tak jak mówiłem, polecieliśmy tylko 4 loty, żeby sobie zaoszczędzić. Jest to tak, z pierwszego lotu w pierwszej setce mamy około 80 gołębi. Jest to pierwszy lotnik, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, tak do 26. Później zaczynamy z powrotem bić od 36 do setnego gołąbka, to też są nasze, mówię, na 106 gołębi wkładanych z pierwszego lotu mamy 96 konkursów. Teraz jest drugi lot. Drugi lot u nas bomba. Konkurs trwał około niecałe 3 godziny i zaczynamy bić od gołąbka 3, 8, 22, 23, 25, 31, 34 i też tych gołąbków w konkursie mamy około 30. Kolejnym lotem jest lot trzeci. I też tu już super lot wychodzi. 19 pierwszych na oddział jest naszych i później z powrotem zaczynamy 31, 51, 80, 81 i też jest z 40, około 40 gołębi w konkursie. Czwarty lot. Teraz powiem. Czwarty lot to jest lot ostatni, jest to Szamotuły, jakieś 270 km do mnie i zaczynamy odbicie gołąbków od 13, 15, 17, 19, 22, 27 i też w konkursie mamy
około 30 gołębi. I na tym kończymy loty gołębi młodych. Teraz może przejdziemy jeszcze do gołębi młodych, oczywiście tegorocznych, ale na WG. Jest to nasz pierwszy rok na WG. Są gołębie nieselekcjonowane, włożone po jedna, dwie drużyny na każdy ze wspólnych gołębników, na Rogowo, Giewont oraz Krakus. I tak, na Rogowie, tak jak już wcześniej mówiłem w reportażu, przylatuje z finału 18 gołąbków, nasz gołąbek wchodzi 11, jest to lot 602 km, tylko że to jest na dużej prędkości tego samego gołąbka. Włączyliśmy na Super Cup lot dwudniowy, ten sam gołąb przylatuje 28 drugiego dnia i moim zdaniem jest naprawdę super. Jest ten gołąbek z linii Michała Trójczaka, z linii jego olimpijki, jeszcze kiedyś, 257, jak dobrze pamiętam. Z drugiej strony jest Hurrikan, wnuk Hurrikana 51. Następne WG Krakus. Z bardzo ciężkiego finału, około 9 godzin w górze, nasz gołąbek odbija się 28, kolejny się odbija około 50, nie pamiętam już tego drugiego gołąbka. Super, pierwszego dnia przyleciały te gołębie, nie myślałem, że tak będzie, na 4000, prawie że 4000 gołębi zaczynających, gołębie się obroniły, gołębie no, tak naprawdę nic nie miały z gołębiami z wspólnych gołębników i jest super. Następnie na Giewoncie też było 6 sztuk, jak dobrze pamiętam, obronił się do końca jeden gołąb, chyba był 350, no i tak się zabawa zakończyła. Tak jak mówiłem, jeszcze w tym roku są gołębie na wspólnych gołębnikach za granicą. Winter Corabia, Rimini i Carmelo Yupi. Zobaczymy, co będzie. Będzie na pewno sprawdzenie tych gołąbków, czy one się nadają, bo to są gołębie też latające w oddziele. I tak to jest. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że gołąb z mojego najlepszego rozpodowca, super materiał, który mi się trafił, kupiliśmy wspólnie za porozumieniem z Michałem, z Grześkiem, z Koniecznym, kupiliśmy gołąbka o imieniu Taycan, z niego też gołąbek z półfinału, jak dobrze pamiętam, odbija się na 6 pozycji na WG Krakus. Gołębie również z Golden Taycana w oddziele jest drugi gołąb, jak pamiętam, jeszcze więcej coś powiem, to jest drugi gołąb, gdzieś miałem jeszcze kartkę, wspomogę się, jest to tak, dokładnie, to jest drugi gołąb na oddział. Następny z powrotem jest tam 10 gołąb na oddział, też jest z linii Taycana. Super rozpodowiec, po dzieciach też gołębie super lecą. W tym roku aż takich strat nie miałem, ale wiemy, że w Polsce były bardzo duże. Tak to wygląda. Jeszcze opowiemy może o tym, o gołąbkach z zakupionych, tak jak mówiłem, kupujemy tylko gołębie z gołębi pierwszy, drugi, ewentualnie trzeci gołąb nas interesuje na skalę
na skalę finału czy tam Super Cupu Gołębie. W tamtym roku był zakupiony pierwszy gołąb z finału Krakus, pierwszy z Super Cupu Krakus, pierwszy z Rogowa w tym roku 2023, drugi z Rogowa w 2022, pierwszy z Kaszub w 2022, drugi z Kaszub w 2022 i pierwszy w tym roku jest z Giewontu. Też zakupiony do naszej hodowli, mamy zamiar mocno bawić się na wspólnych gołębnikach. Mówię, jeszcze nie, może nie w przyszłym roku, trzeba to rozchować, ale będziemy na pewno walczyć. A w oddziele zobaczymy, jest to bardzo dużo, wkład bardzo duży pracy i czy to jest współzmierne do praca i lotowanie w oddziele, to się okaże jeszcze pewnie w przyszłym roku, czy będziemy dalej lecieć w oddziele, ponieważ prowadzę też firmę i nie mamy tyle czasu, nie możemy poświęcić, co im trzeba, bo mamy materiał super stop hodowli, mówię, stop hodowli Michała Trójczaka z Grześka Skoniecznego, Tomasz Czapliński, też super ptaki z linii Werkamena, no i z Dominika. Teraz przedstawiam Państwu syna mojego super rozpłodowca Golden Taycana. Ma numer 7445, super gołąb, który przekazuje nawet na wspólne gołębniki. W tym roku były z niego gołąbki dawane i też obleciały w oddziele, też super są, poza dziesiątko, ale są gołąbki, mają po 3 konkursy z 4. Super zostają, ten syn Golden Taycana jest u mnie na pierwszym miejscu, a mam ich chyba 8. Parowanie jest to Golden Taycan łączony Note Nora Jele Jelema na daleki dystans. Państwu przedstawiam samiczkę, z której będą młode na aukcji na Pigebooku. 92-14. Jest to piękna samiczka w ręku. Łączenie tej samiczki jest Diamond Porsche razy potrójna olimpijka Stanisława z Kuchy Lady Sun. No gołąbek jest rewelacja, klasa samiczka. Była zakupiona od Michała Trójczaka, którą bardzo ciężko było od niego wyrwać, ale jest oczko. Kolejnym gołąbkiem jest to gołąb Diamond Porsche razy Lady Diamond. Mega gołąb złożony i nie tylko. Super ptaki po tym wychodzą. Rewelacja. Ogólnie Diamond Porsche u mnie to jest linia do Golden Taycana, super się sprawdzająca i na to stawiam i mam to w rozpłodzie i mam to na lotowym gołębniku. Samiczka super, numer tej samiczki 1774, jest to z Michała, jeszcze kupiona od Michała Trójczaka. Teraz hodowcy jeszcze pokażę piękny gołąb. Super, kupiony też od Michała Trójczaka. Diamond Porsche razy Stanisław Skucha, pojedyncza olimpijka Wenus, jak dobrze pamiętam. No gołąb jest mega, najpiękniejszy na gołębniku. Jest czym się chwalić. W oddziele też gołąbki się obroniły. Zobaczymy, co będzie dalej. Na aukcję na pewno też jakiegoś gołąbka z tego damy. 93-46. Mega. Mega samica, no. Rzadkość spotykana. Zaprezentuję jeszcze jednego gołąbka. Jest to od Michała też Trójczaka. Imbret na Jeffa. Jest to Michała Possibility, czyli syn Jeffa, łączony na siostrę Jeffa. Pełną siostrę Jeffa. Piękny samczyk. Podobny do dziadka z białym dziobem. Jest u nas w rozpłodzie, też z tego będą gołąbki na aukcję. Petarda
Teraz przedstawimy z 2-3 gołąbki na wspólne gołębniki. Ten gołąbek to jest ta moja tak zwana jaskółka z Rogowa z tego roku. Pierwsza z finału. Samica w ręku. Nie jestem może jakimś specjalistą, ale w ręku to jest piękna jaskółeczka, delikatna. Skrzydło. Nie dziwne, że zrobiła wynik 14 z finału i ze Super Cupu była pierwsza na drugi dzień, bo to jest lot dwudniowy. Gołąbki były wypuszczone, chyba jak dobrze pamiętam, 16 w niedzielę. W poniedziałek się pokazywały po południu. Petarda. Malutka. Bardzo ładna. Zaprezentujemy jeszcze gołąbka, który dzisiaj doszedł, jest na pewno wymęczony. To jest pierwszy z finału Giewont. Bardzo ciężkiego finału. Gołębi wystartowało ponad 2000, prawie 2200, jak dobrze pamiętam. I ten gołąbek był pierwszy. Do dzisiaj jeszcze ma powyginane lotka. Tak ciężko pracował na to pierwsze miejsce, że naprawdę super samiczka. Dziękujemy panu Tuchej Bocheńczakowi za wysłanie. Tak jak mówił, jest number one u nas w hodowli. Będziemy nad tym pracować. Hodowcy, dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do aukcji. Dziękuję jeszcze raz Michałowi Trójczakowi oraz Grzegorzowi Skoniecznemu za top materiał z najwyższej półki. Obroniło się to u mnie na gołębniku. Jestem pod wrażeniem. Jeszcze raz zapraszam do aukcji. Dziękuję.